nie może przysposobić małoletniego osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Natomiast ja nigdy nie ukrywałem, że jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą adopcji, że ja jestem przeciw takiemu rozwiązaniu. Na pytanie szybko odpowiedział sztab Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kosiniak-Kamysz jest przeciwny adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Sytuacja jest taka. Dzieci od tysiącleci wychowywały się w związkach, które stworzyli ich rodzice, czyli ojciec i matka. Trzech na czterech Polaków kategorycznie nie zgadza się na jestem przeciw model adopcji. Dla nas głos standardowy model W ostatnich latach mamy tendencję, że jak nie wiadomo, co w najbliższej przyszłości nam politycy zaoferują, to można śmiało postawić pieniądze, że będzie miało to związek z osobami LGBT. Z drugiej strony bardzo nieodpowiedzialne i moim zdaniem zwyczajnie szkodliwe jest sugerowanie, przeważnie przez część parlamentarnej opozycji, że takie tematy są tematami zastępczymi. Owszem, z punktu widzenia koalicji rządzącej może to być świadome działanie, którego celem jest odsunięcie uwagi opinii publicznej od problematycznych dla PiSu tematów. Ale zmiany, które mogą w jednoznaczny i dotkliwy sposób wpłynąć na tysiące osób w Polsce, to nie są tematy zastępcze, ale realne dramaty realnych ludzi, które warto powstrzymać. Temat zastępczy to zastanawianie się nad tym, czy warto przesunąć datę Dnia Ojca w momencie, gdy mamy dziennie 26 tysięcy zakażeń i 400 zgonów. Wracając jednak do tematu nagrania, Solidarna Polska na czele z ministrem Ziobro i ministrem Wójcikiem zapowiedziała zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pod kątem formalnego zakazu adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I teraz tak. Temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne w naszym społeczeństwie jest tematem dosyć kontrowersyjnym. Ale nie dlatego, że w samej idei wychowywania dzieci przez pary jednopłciowe jest coś nie tak. I nie dlatego, że nie ma konsensusu naukowego w tym temacie. I nie dlatego, że nie mamy na czym opierać własnych opinii, bo jest wręcz przeciwnie. Ale dlatego, że kontrowersyjność tego tematu opiera się wyłącznie na różnicach ideologicznych, fałszywych stereotypach i błędach poznawczych. A także w dużej mierze na skrajnie nieodpowiedzialnym dziennikarstwie i medialnej propagandzie, o czym powiemy sobie jeszcze trochę więcej dzisiaj. Przy okazji tego wstępu chciałbym dodać, a w zasadzie przyznać się, że prawdopodobnie jeśli ktokolwiek spytałby mnie jakieś 10 lat temu, co myślę o adopcji dzieci przez pary homoseksualne, to pewnie powiedziałbym coś w stylu: jestem całkowicie za związkami takich osób, ale adopcja... nie wiem, czy to najlepszy pomysł. Nie jestem z tego dumny, ale po pierwsze chcę być wobec was szczery, a po drugie chcę pokazać, że zmiana zdania jest możliwa nawet w takim temacie, jeśli skupimy się na faktach, a nie na emocjach podsycanych przez media czy polityków. I mam nadzieję, że dzisiejszy materiał komuś w tym także pomoże. Dodatkowo, by nie był to film wyłącznie informacyjny, ale także praktyczny, przedstawię wam technikę, która pomaga w dostrzeżeniu, czy występuje u nas dysonans poznawczy. Robocza nazywa się ona "Co by było gdyby", a wyjaśnię, jak działa, gdy przejdziemy do przykładów. Ja tutaj może od razu odniosę się do tych badań, które były najgłośniej komentowane w ostatnich latach, opublikowanych w 2012 roku. To były badania pod kierownictwem Marka Regnerusa, bardzo znane i na lewo i prawo komentowane, krytykowane, chwalone. To są jednak badania, które w bardzo taki mocny sposób pokazały, może bazowały na tych deklaracjach, w bardzo mocny sposób pokazały, jak wielkim zagrożeniem dla dzieci
jest takie środowisko, o jakim mówimy, czyli na przykład dwóch panów, czy dwie mamy, które żyją w związku, którzy żyją w związku homoseksualnym, lesbijskim, LGBT i dokładając sobie różne... Jakie to? By zgłębić temat, musimy, co oczywiste, spojrzeć na niego z różnych perspektyw i ocenić jakość i siłę argumentów obu stron, żeby wyrobić sobie opinię, która będzie najbliższa prawdy. Zacząć więc muszę od najczęściej cytowanego źródła, na które powołują się osoby, które są przeciwne adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Jest to badanie tak często wyciągane przez środowiska konserwatywne, że niemal pewne jest, że przy kolejnej debacie na ten temat znowu się ono pojawi, więc warto się teraz nad nim pochylić. By jednak zrozumieć, dlaczego ten raport jest tak ważny dla osób sprzeciwiających się adopcji dzieci przez pary homoseksualne, musimy zobaczyć, w jaki sposób jest w mediach reprezentowany i przez to zrozumieć, jakie emocje potrafi wywołać w odbiorcach tych artykułów, tekstów czy filmów. Co grozi dzieciom wychowanym przez homoseksualistów? Miażdżący raport amerykańskiego socjologa. Tragiczne skutki homoadopcji. Dzieci par homoseksualnych są szczęśliwsze? Przestańmy kłamać. Przerażający raport, którego nie czytał Mieszkowski. Ten raport wywołał panikę lobby homoseksualnego. Zobacz przełomowe badania. Homowychowanie szkodzi dzieciom. Raport profesora Regnerusa obala mity homoideologii, homoadopcji tak, jak książki Sołżenicyna obalały mity komunizmu. To są tylko nagłówki, ale sprawdźmy jeszcze, jakie fragmenty można znaleźć w samych artykułach. Wspieranie innych niż tradycyjne form życia rodzinnego w szerszej perspektywie ma zgubny wpływ na całe społeczeństwo. Dorosłe dzieci pochodzące z tęczowych domów częściej myślą o popełnieniu samobójstwa, częściej mają problemy z prawem, chętniej sięgają po narkotyki, mają problemy z budowaniem trwałych związków, nie radzą sobie z dochowaniem wierności swoim partnerom i częściej korzystają z pomocy psychoterapeutów. Gdy pominąć argumenty pozamerytoryczne typu zrobił to wszystko, bo jest homofobem, zostaje doprawdy niewiele, co można zarzucić tym badaniom. Studium profesora Marka Regnerusa to studium naukowe. Świetnie udokumentowane, przeprowadzone na dużej próbie badawczej, z grupą porównawczą, etc. To najbardziej rzetelne studium na temat rodzin jednopłciowych. Barania sprawdzono i gremium naukowe orzekło, że wszelkie zarzuty pod adresem naukowca są bezzasadne, a metodyka przeprowadzonych badań jest jak najbardziej prawidłowa. Plus wypowiedzi typu... I tutaj ja bardzo chciałabym mówić tutaj pozytywnie o tym, dlaczego mama i tata, i o tym możemy długo mówić, ale tutaj fakty są tak mocne, że trudno nie wspomnieć o tym, że na przykład w związkach homoseksualnych przemoc w tych związkach jest nawet 2-3 razy wyższa niż w normalnej rodzinie. Chciałbym też, żebyście wiedzieli, że badań profesora Regnerusa nie wyciągają na światło dzienne jedynie skrajnie homofobiczne jednostki pokroju księdza Oko, ale powołują się na nie redakcje określające się jako konserwatywne. Nawet Rzeczpospolita, która mówiąc o badaniach profesora Regnerusa pisała chociażby: homoseksualizm jest zaraźliwy. Nic więc dziwnego, biorąc pod uwagę liczbę tych artykułów i samą ich treść, że te teksty wpływają na odbiorców, którzy przekonani o rzetelności tych portali nie będą dalej drążyć i kwestionować tego, co przeczytali czy co usłyszeli. Ale dzisiaj nie jest czas, by zgłębiać upadek dziennikarstwa czy potęgę fake newsów, ale skupimy się wyłącznie na badaniu Marka Regnerusa, czyli jak zaleca portal w polityce.pl. Czas więc schować ideologię w kieszeń i zacząć rozmawiać o faktach. Zacznijmy więc od szerszego kontekstu. W Polsce, bez względu na sympatie polityczne, lubujemy się w argumentach typu ciekawe, kto za to zapłacił, albo że coś zostało sfabrykowane przez agentów dużego kapitału, nawet jeśli nie mamy żadnych dowodów na poparcie tych tez. W przypadku pracy Marka Regnerusa wiemy jednak, że badania zostały sfinansowane przez dwie konserwatywne organizacje, czyli Witherspoon Institute i Bradley Foundation, od których Regnerus na badania otrzymał prawie 800 tysięcy dolarów. Ale, o czym zresztą często mówię, samo finansowanie nie jest silnym argumentem. Można bowiem za coś zapłacić i zupełnie w wyniki badań nie ingerować, zostawiając naukowcom całkowicie wolną rękę i oczekując rzetelnie przeprowadzonych badań.
Tak to zresztą przedstawiają zwolennicy pracy profesora Regnerusa, jak chociażby dr Andrzej Margasiński mówiąc. Nie można z tego robić poważnych zarzutów, podobnie jak z faktu, iż badania były współfinansowane przez konserwatywne fundacje. Wszyscy szukają grantów, ale dopóki donator nie ingeruje w przebieg badań, wszystko jest w porządku. Regnerus zapewnia, że miał całkowicie wolną rękę. Nie ma powodów, by nie wierzyć w te deklaracje. Różnica jest taka, że ja nie lubię wierzyć komuś na słowo, zwłaszcza gdy ten ktoś jest ideologicznie zaangażowany we własne badania. Więc co dokładnie oświadczył profesor Regnerus w swoim raporcie nazwanym New Family Structures Study? Witherspoon nie odgrywał żadnej roli w projektowaniu lub prowadzeniu badań, analizie, interpretacji danych, ani w przygotowaniu manuskryptu. A także, zawsze działałem bez nacisków ze strony jakiejkolwiek organizacji, Bradley lub Witherspoon. Wszystkie zarzuty, że fundatorzy mogli na mnie niewłaściwie wpływać, są po prostu fałszywe. Po tym jak badanie zostało opublikowane, wiele osób zarzucało Regnerusowi, oprócz błędów metodologicznych, do czego oczywiście przejdziemy, właśnie wpływy fundatorów, czemu autor całkowicie, jak widać, zaprzeczał. Moglibyśmy snuć domysły na ten temat do dziś, gdyby nie American Independent News Network, na którego prośbę Uniwersytet w Teksasie otworzył dostęp do materiałów związanych z pracą badawczą profesora Regnerusa. I okazało się, że już od 2010 roku wiodącą rolę w pierwotnej koncepcji i projekcie badania pełnił Brad Wilcox, który pisał m.in. tak. Jako konsultant uczestniczyłem we wstępnym spotkaniu planistycznym w Austin w Teksasie i przekazałem profesorowi Markowi Regnerusowi informacje na temat projektu, analizy i interpretacji danych ankietowych związanych z NFSS. I prawdopodobnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że Brad Wilcox był w tym samym czasie w Witherspoon Institute dyrektorem w programie małżeństwa, rodziny i demokracji. Nie dość zresztą, że jako członek instytucji zlecającej badanie aktywnie wpływał na jego formę i nie dość, że został zatrudniony przez Uniwersytet w Teksasie na umowę zlecenie, by pomóc Regnerusowi w analizie danych, to jeszcze w mailu do Regnerusa napisał, by wyniki badań przedstawić w Social Science Research, w którym, zupełnie przypadkowo, zasiadał w komitecie redakcyjnym. Dodać należy, że badanie w niemal rekordowym tempie 6 tygodni zostało złożone, poprawione i zaakceptowane w tym czasopiśmie, w którym na cały ten proces trzeba czekać przeważnie około roku. A jeszcze zabawniejsze jest to, że praca została złożona 20 dni przed zakończeniem zbierania danych i 23 dni przed dostarczeniem tych danych do Uniwersytetu w Teksasie. To zresztą nie powinno być zaskoczeniem, bo Witherspoon zależało na czasie, a sam prezes, Louis Telles, pisząc do Regnerusa, wskazywał, że zależy mu, by badanie było opublikowane przed głośnym procesem w Sądzie Najwyższym na temat równości małżeńskiej. Jak tu rozumieć słowa Regnerusa? Zawsze działałem bez nacisków ze strony jakiejkolwiek organizacji. Albo doktora Margasińskiego. Regnerus zapewnia, że miał całkowicie wolną rękę. Nie ma powodów, by nie wierzyć w te deklaracje. Ale jeśli nadal jesteście sceptyczni co do informacji, które wam przedstawiłem i stwierdzacie, że wam to w sumie nie przeszkadza, to chciałbym, żebyście w tym momencie zastosowali technikę co by było gdyby i całkowicie odwrócili tę sytuację. Wyobraźcie więc sobie sytuację, w której ktoś przedstawia wam badanie w jego opinii niesamowicie ważne i przełomowe i z którego jednoznacznie wynika, że dzieci wychowywane przez osoby homoseksualne nie tylko rozwijają się równie dobrze, ale może i nawet lepiej niż te wychowywane w rodzinach hetero. Gdy jednak analizujesz przedstawiony raport, dostrzegasz, że zlecony został przez Partię Wiosna i sfinansowany przez dwie duże organizacje zajmujące się prawami osób LGBT. Okazuje się także, że czynny udział w projektowaniu badania i analizie danych miał Bart Staszewski, znany aktywista LGBT, który zasiada także w komitecie redakcyjnym czasopisma, które badanie publikuje. Okazuje się także, że badaczy poganiał Robert Biedroń, pisząc im w mailach, że fajnie by było, jakby się uwinęli przed konwencją partyjną. Zadaj sobie teraz pytanie. Czy w takiej sytuacji uznałbyś to badanie za rzetelnie przygotowane i wartościowe, czy może z miejsca odrzuciłbyś je, twierdząc, że jest tam za dużo wpływów i działań osób, którym zależy na określonym wyniku tych badań? A jeśli to drugie, to musiałbyś także odrzucić badanie profesora Regnerusa, chcąc wykazać się konsekwencją.
Ale ponownie, mogły być różne naciski, ideologowie mogli być bardzo zaangażowani w samo badanie, ale jakimś cudem ostatecznie mogło się okazać, że jest dobrze przygotowane. Więc czas to sprawdzić. Zadaniem badania profesora Regnerusa było sprawdzenie czegoś, co zostało nazwane paradygmatem braku różnic w odniesieniu do wyników dzieci rodziców tej samej płci, które brzmi: dzieci z rodzin jednopłciowych nie wykazują znaczących, niekorzystnych cech w porównaniu z dziećmi z innych typów rodzin. Regnerus prawdopodobnie opierał się na stanowisku Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej, które mówi: żadne z badań nie wykazało, by dzieci rodziców będących lesbijkami lub gejami były pod jakimkolwiek względem w gorszej sytuacji niż dzieci rodziców heteroseksualnych. A także waga dowodów zebranych w ciągu kilku dekad przy użyciu różnych prób i metodologii przekonuje, że nie ma systematycznej różnicy między rodzicami homoseksualnymi i niehomoseksualnymi w zakresie zdrowia emocjonalnego, umiejętności i postaw wobec rodzicielstwa. Najważniejsze więc pytanie brzmi, w jaki sposób profesor Regnerus chciał przetestować, czy te stwierdzenia są zgodne z prawdą. Pierwsze, o czym musimy wiedzieć, to że to badanie było ankietowe i robione online. Czyli około 3000 osób usiadło przed komputerami, żeby wypełnić ankietę, której prawdziwości nikt nie weryfikował i otrzymywały za to wynagrodzenie. Można domniemywać, że nie jest to najbardziej odpowiednia forma dochodzenia do prawdy, zwłaszcza biorąc pod uwagę kompleksowość danego tematu. A dodatkowo jest to forma, która umożliwia występowanie pewnych patologii, które, jeśli nie są zaadresowane przez prowadzącego badanie, mogą wpłynąć na ostateczne wyniki. O czym zresztą powiemy sobie jeszcze za chwilę. W ankiecie znalazło się wiele różnych pytań na temat przeszłości związanej z domem rodzinnym, samych rodziców, ich relacji, gdzie mieszkali, z kim mieszkali, czy to była biologiczna rodzina itd. Pojawiło się też kluczowe pytanie, które jest zresztą jednym z największych błędów tego badania. A brzmiało ono tak. Czy w okresie od urodzenia do 18 roku życia lub do momentu opuszczenia domu, aby być samodzielnym, któreś z rodziców kiedykolwiek miało romantyczną relację z osobą tej samej płci? Jeśli respondent odpowiedział na to pytanie twierdząco, został przydzielony do jednej z dwóch grup. Albo do matek lesbijek, jeśli to matka miała relację z osobą tej samej płci, albo do grupy ojców gejów, jeśli to był ojciec. Co jednak w przypadku, gdy respondent twierdził, że oboje rodziców miało tego typu relacje? Wtedy także był przydzielany do grupy ojców gejów. Zapytacie dlaczego? Profesor Regnerus stwierdził, że była to najmniej liczna grupa, więc w ten sposób chciał sprawić, by była chociaż odrobinę liczniejsza. Bardzo naukowe podejście. Ten raport wywołał panikę logicznie myślących ludzi. Gdy ankiety zostały zebrane, respondenci zostali przydzieleni do grup, z których najważniejsze to przede wszystkim, jak już wspomniane, matki lesbijki i ojcowie geje, ale także IBF, czyli nienaruszone rodziny biologiczne. Czyli takie, w której od urodzenia do przynajmniej 18 roku życia dziecko było wychowywane w biologicznej rodzinie z ojcem i matką. A dodatkowo, którzy to rodzice nie rozwiedli się do momentu przeprowadzenia badania. Nawet jeśli dziecko, a w zasadzie już dorosła osoba, długi czas z nimi nie mieszkało. Wystarczyło więc, że dziecko było adoptowane, rodzice się rozwiedli po tym, jak ich dziecko puściło dom, czy była to kwestia samotnego rodzicielstwa. Takie przypadki miały swoje osobne kategorie i nie łapały się do IBF. Z drugiej jednak strony, gdy mówimy o osobach, które twierdziły, że ich rodzic miał relację z osobą tej samej płci, to bez względu na to, że pasował także do innych kategorii, na przykład, że była to rodzina przybrana albo że był wychowywany przez samotną matkę, to i tak lądował wyłącznie w grupie albo matek lesbijek, albo ojców gejów. Nie porównuje się więc tutaj par homoseksualnych do par heteroseksualnych, ale porównuje się tutaj rozbite rodziny do selektywnie dobranych, niemal książkowych przykładów rodzin idealnych. Profesor Regnerus zresztą sam przyznał na przesłuchaniu stanowym, że tylko dwie osoby z jego badań były wychowywane od urodzenia przez zaangażowane pary tej samej płci i obie zresztą miały pozytywne wyniki. Tylko dwie osoby spełniały te same kryteria doboru, które spełniało kilkaset osób po stronie heteroseksualnych rodziców. To nie jest jak porównywanie jabłek do jabłek. To nie jest nawet jak porównywanie jabłek do pomarańczy. To jest jak porównywanie jabłek do konsekwencji zmian klimatu w Kamerunie. Ponownie mamy sytuację, w której nieoceniona okazuje się technika wykrywania dysonansu poznawczego, co by było gdyby. A więc,
Co by było, gdyby ktoś przedstawił ci badanie, z którego wynika, że rodzice homoseksualni świetnie wychowują dzieci, ale rodzice heteroseksualni zupełnie sobie z tym nie radzą? Gdybyś jednak zajrzał do danych tego badania, okazałoby się, że rodziców homoseksualnych skrupulatnie dobrano i podzielono na grupy, z których największy nacisk położono na grupę, w której rodzice ci byli w stałej i bardzo dobrej relacji od ponad 20 lat. A do grupy heteroseksualnych rodziców wrzucono by w zasadzie wszystkich. Samotne matki, samotnych ojców, rozwodników, alkoholików itd. I w tej grupie znalazłyby się jedynie dwie osoby, które przez całe swoje dzieciństwo żyło ze swoimi rodzicami. Pytanie. Czy uznałbyś takie badanie za wartościowe? Żeby zwrócić uwagę na jeszcze jedną, niesamowicie ważną rzecz, musimy przypomnieć sobie zadane w badaniu pytanie. Czy w okresie od urodzenia do 18 roku życia lub do momentu opuszczenia domu, aby być samodzielnym, któreś z rodziców kiedykolwiek miało romantyczną relację z osobą tej samej płci? Wielu badaczy krytykujących tę pracę zwraca uwagę, że jej największą słabością jest właśnie definicja rodziców tej samej płci. Co, o czym mówią następnie, w zasadzie całkowicie podważa sensowność tego badania. No bo pomyślcie, nie tylko nie jest to pytanie o orientację seksualną rodzica, najlepiej potwierdzoną zresztą przez samego rodzica. Nie jest to nawet pytanie o to, czy rodzic kiedykolwiek był w relacji z osobą tej samej płci w momencie, gdy respondent nie miał jeszcze 18 lat, co zresztą i tak byłoby nieprzydatne w tym badaniu. Ale była to kwestia tego, że respondent musiał wiedzieć o takiej relacji i zdecydować się powiedzieć o niej w ankiecie. Dlaczego jest to duży problem? Po pierwsze, taka forma dochodzenia do prawdy narażona jest na wystąpienie błędu statystycznego, który chociażby w badaniach epidemiologicznych nazywany jest recall bias. W skrócie, jesteśmy bardzo słabi w precyzyjnym odtwarzaniu przeszłości i na nasze wspomnienia wpływ może mieć wiele różnych czynników, także późniejsze doświadczenia. I tak na przykład badacze wskazują, że respondenci, którzy napotkali problemy w późniejszym życiu albo na przykład mają napięte stosunki z rodzicami, mogą dużo łatwiej pamiętać relacje tych rodziców z osobami tej samej płci albo nawet je wymyślać. Po drugie, może pojawić się także coś, co w naukowym języku określa się jako selection bias. Odnosi się to do zniekształcenia analizy statystycznej wynikającej z metody zbierania prób. Jeśli nie weźmie się pod uwagę tego błędu selekcji, niektóre wnioski z badania mogą być fałszywe. Badanie profesora Regnerusa jest obciążone takim błędem, gdyż respondenci wynagradzani za uczestnictwo w badaniu mogli zawyżać dane na temat romantycznych relacji swoich rodziców w nadziei, że zostaną wytypowani do dalszej fazy badania. Po trzecie, osoby będące w grupie IBF, czyli tych tradycyjnych i stałych rodzin z heteroseksualnymi rodzicami, także mogli mieć rodziców, którzy wchodzili w relacje z osobami tej samej płci. Ale zwyczajnie respondenci mogli o tym nie wiedzieć. I zresztą nie powinno to być zaskoczeniem, bo wiele osób homoseksualnych w związku z powszechną homofobią niektórych środowisk decyduje się ukrywać własną orientację seksualną nawet przed najbliższą rodziną. Wiecie, co jeszcze uwzględniał profesor Regnerus, a na co przypadkiem nie zwracają uwagę ideolodzy, którzy posługują się tym badaniem i twierdzą, że studium profesora Marka Regnerusa to studium naukowe, świetnie udokumentowane, przeprowadzone na dużej próbie badawczej, z grupą porównawczą, etc. To najbardziej rzetelne studium na temat rodzin jednopłciowych. Na przykład to, że uwzględniono ankiety ludzi, którzy pisali chociażby, że mają 2,3 metra wysokości, ważą 40 kg i byli żonaci 8 razy i mają 8 dzieci. Albo osoby, które napisały, że były aresztowane, jak miały 1 rok. I które wypełniły ankietę w niecałe 10 minut. Albo osoby, które w tej samej ankiecie twierdziły, że całe życie żyły samotnie, a także, że całe życie żyły z matką, ojcem, dziadkiem i babcią. Jak poważny naukowiec mógł przepuścić takie ankiety i na nich także opierać całe badanie na temat niezwykle ważny, to już przechodzi całkowicie moje pojęcie. Gdy inni badacze, Powell i Cheng, ponownie przyjrzeli się pracy Regnerusa, wyszczególnili, że spośród 236 respondentów zidentyfikowanych przez Regnerusa jako mieszkających w gospodarstwie domowym z LM, matką lesbijką lub GF, ojcem gejem, tylko 51 można wiarygodnie zaklasyfikować jako wychowanych przez co najmniej rok w gospodarstwie domowym pary tej samej płci. Następnie napisali, że eliminując podejrzane dane, jak te, o których wspomniałem przed chwilą, i poprawiając błędy metodologiczne, należy stwierdzić, że wnioski Regnerusa były tak kruche,
że jego dane mogły równie dobrze wskazywać, że dzieci wychowane przez gejów i lesbijki nie doświadczają negatywnych wyników w dorosłym życiu. Dorosłe dzieci, które żyły z rodzicami tej samej płci, wykazują porównywalne profile wyników do tych z innych typów rodzin, w tym nienaruszonych rodzin biologicznych, IBF. Zresztą błędów metodologicznych w tym badaniu jest więcej, ale wydaje mi się, że już przedstawiłem w miarę obraz tego, jak to wygląda. Jeśli więc natraficie na opinię, że badanie profesora Regnerusa jest przełomowe, albo że pokazuje różnice w wychowaniu przez osoby homoseksualne w porównaniu do osób heteroseksualnych, to pokażcie takiej osobie ten film. A jeśli ponownie chcielibyście zastosować technikę co by było gdyby, to wyobraźcie sobie badanie na temat korzyści wychowania dzieci przez pary LGBT, w których brano pod uwagę ankiety osób, które pisały w miejsce płci chociażby smerfcia Majda, a w miejsce wzrostu cząstka subatomowa. Badania na temat rodzicielstwa osób LGBT trwają już od lat 70. ubiegłego wieku, czyli mamy ponad pół wieku sprawdzania tego, czy dzieci wychowywane przez osoby homoseksualne są w gorszej sytuacji. I od lat 70. badania naukowe konsekwentnie wskazują, że geje i lesbijki są równie dobrymi rodzicami, co rodzice heteroseksualni. A ich dzieci są tak samo zdrowe psychicznie i dobrze przygotowane do radzenia sobie z problemami, co dzieci par hetero. Nie jest to kwestia ideologii czy mitycznego lobbingu, ale bardzo licznych i wiarygodnych badań naukowych, na których podstawie ogrom organizacji i stowarzyszeń naukowych opiera swoje stanowiska. Część z tych instytucji możecie znaleźć teraz na ekranie. A amerykańskie towarzystwo socjologiczne w opinii dla Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych pisało m.in. tak. Dziesiątki lat metodologicznie solidnych badań z zakresu nauk społecznych, w szczególności liczne reprezentatywne badania krajowe i dowody ekspertów, przedstawione w sądach okręgowych, potwierdzają, że dobrobyt dziecka jest produktem stabilności w związku między dwojgiem rodziców, stabilności w związku między rodzicami i dzieckiem oraz większych zasobów społeczno-ekonomicznych rodziców. To, czy dziecko jest wychowywane przez rodziców tej samej czy przeciwnej płci, nie ma wpływu na dobrobyt dziecka. Są też badania, które wskazują na to, że umiejętności rodzicielskie osób LGBT mogą być nawet lepsze niż te osób heteroseksualnych. Ale nie dlatego, że orientacja seksualna wpływa na te umiejętności, ale dlatego, że zaobserwować można w takich parach większe zaangażowanie, rzadziej stosowane kary fizyczne, mniej surowy typ wychowania, większą akceptację i mniejsze opory przed rozmawianiem na tematy związane z seksualnością. Bo wiemy już od wielu lat, że ani płeć, ani orientacja seksualna nie ma związku z umiejętnościami wychowawczymi. To, że ktoś jest heteroseksualną kobietą, nie znaczy z automatu, że będzie dobrą matką. Tak samo jak to, że ktoś jest homoseksualnym mężczyzną, nie znaczy, że będzie gorszym ojcem, albo lepszym ojcem, niż ktoś, kto jest heteroseksualnym mężczyzną. Wiemy zresztą doskonale, jak wspomina amerykańskie towarzystwo socjologiczne, że to relacje między rodzicami są największe, a także relacje między rodzicami a dzieckiem. Wiemy także, że duże znaczenie ma sytuacja ekonomiczna, a także poczucie bezpieczeństwa w domu. To jest zresztą, tak mi się wydaje, jeden z większych problemów współczesnych rodzin, gdyż wiele osób uważa, że z racji tego, że jest się heteroseksualnym mężczyzną albo heteroseksualną kobietą i jest się w związku, z tego wynika automatycznie, że mamy jakieś nadzwyczajne umiejętności wychowawcze. A jest to zupełna nieprawda. Konkludując, wiemy doskonale, że rodzicielstwo osób jednopłciowych niczym nie różni się od rodzicielstwa osób heteroseksualnych. A jak mówi socjolożka Wendy Manning, badania ujawniają, że dzieci wychowywane w rodzinach z rodzicami tej samej płci radzą sobie tak samo dobrze, jak dzieci wychowywane w rodzinach z rodzicami innej płci, w szerokim spektrum wskaźników dobrostanu dziecka. Wyniki w nauce, rozwój poznawczy, rozwój społeczny, zdrowie psychiczne, wczesna aktywność seksualna i nadużywanie substancji. Z drugiej strony mamy badanie o fatalnej metodologii, licznych błędach i badanie, o którym zresztą sam wspomina Mark Regnerus, nie było o rodzicielstwie i wychowywaniu dzieci. Całkowicie jednak rozumiem, że można mieć pewne opory w przyjęciu tych faktów. Biorąc pod uwagę kulturę, w jakiej jesteśmy wychowani, dominującą religię w naszym kraju, czy propagandę polityczną, która sączy się z ekranów telewizorów. W końcu od dziecka większości z nas jest tłumaczone, że prawdziwa rodzina jest tam, gdzie jest mężczyzna i kobieta.
Prawda jest jednak taka, że prawdziwa rodzina jest tam, gdzie jest miłość, dobre relacje i bezpieczne środowisko dla rozwoju wszystkich zaangażowanych w to osób, bez względu na płeć i orientację. Sugerując, że osoby LGBT nie powinny być rodzicami ze względu na dobro dzieci, jest stawianiem własnych emocji ponad faktami. A jak mówi Ben Shapiro, "These are facts, and facts don't care about your feelings." A przedkładając własne uczucia ponad stan faktyczny, poprzez traktowanie osób LGBT jakby były wybrakowane, przyczyniamy się do niepotrzebnego cierpienia dzieci, jak i dorosłych, którzy powinni mieć takie same prawo do stworzenia rodziny, jak wszyscy inni. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do końca i jak zawsze ogromne dzięki dla moich patronów i patronek z serwisu Patronite, dzięki którym te nagrania mogą powstawać. Będę bardzo wdzięczny za udostępnianie i lajkowanie. I to by było tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niebawem.